Andrzej Filip, Paweł, 8 lat, pierwszy przed wyjściem z rozwijającą, to nasz Robert, wielki się raczej nie wychodzi. I już drugi pojedynek w ramach Stalex Ekstraligi. Świeckie Ory kontra toruński Eurodrum. Zespół Świeckich Orłów wystąpił w składzie z numerem 1 w bramce Kacper Siuda, numer 3 Przesmiecki Przemysław, 4 Góra Maciej, 7 Kotala Patryk, 8 Radkowski Wojciech, 9 Wyka Adrian, 10 Brybiński Mikołaj, 11 Igliński Michał z numerem 14 Kufel Konrad. Toruński Eurodrum z numerem 99 bramkarz Nikodem Romanowski, 5 Krzyżanowski Jarosław, 7 Springer Wojciech, 8 Murawski Piotr, 12 Papierowski Piotr, 22 Malinowski Dawid, 33 Mike Szak Marcin, 89 Ostrowski Mirosław i z numerem 95 Paweł Mądrzejewski. Z autu rozpoczną Świeckie Orły. Papierowski. Mike Szak. Wojciech Springer. W ataku cały czas Torunianie. Broni Siuda. Igliński. Że nie Prybińskiego nie ma z tym strzałem problemów Nikodem Romanowski. Springer otwiera wynik tego meczu. Torunianie wychodzą na prowadzenie. Zagrywa Springer. Dużo szczęścia teraz i Torunianie. Za nami. Kotala. Michał Igliński. Kotala zablokowany.
Druga bramka dla Torunian. Doskonałe podanie Pawła Mądrzejewskiego. Autorem bramki z numerem drugim Dawid Majnowski. Rzut rożny. Uderzenie w wykonaniu Patryka Kotali. Trzecia bramka. Tym razem jej autorem z numerem 95 Paweł Mądrzejewski. Wojtek Radkowski. Cały czas w ataku. Kufla. Wyka obok bramki. 7 minut gry, 3 bramki, które dosyć szybko ustawiają to spotkanie. Papierowski, niecelnie.
nad bramką uderzał Konrad Kufel. Springer. Papierowski źle przyjął sobie futbolówkę. Papierowski. Iliński. Broni Nikodem Romanowski. Wojciech Springer i po raz drugi w tym meczu pokonuje Kacpra Siudę 4-0. Faul Jarosława Krzyżanowskiego. Okazja przed Torunianami, ale nieporozumienie w ich szeregach. Czy jest?
Murawski. Przed Brybińskim, ale dobrym refleksem popisuje się Romanowski. Przy zespole Ryszarda Deca. Igliński. Na utrzymanie piłki grają Torunianie. Kiedy przychodzi odpowiedni moment, prowadzają ataki. Obok bramki Patryk Kotala. Sprytne podskoczenie właśnie Petra Papierowskiego daje możliwość kolejnej bramki dla Torunian. Autorem piątego trafienia Mirosław Ostrowski. Papierowski. I rzut rożny dla jego zespołu. 3 minuty do końca. Finger.
Kaczmarka. Faulowany. Wojtek Radkowski. Nie starczyło boiska dla tego zawodnika. Strata przez Pryckiego. Całe 2 sekundy do końca. Koniec 20 minut. Wysokie prowadzenie Torunian 5-0 do przerwy. Druga połowa spotkania przed nami. Wysokie 5-bramkowe prowadzenie Eurodrobiu. Rybiński. Strata Torunian.
Kwiatkiński. Próba Macieja Góry i mamy rzut rożny. Pierwsza bramka w nowym sezonie dla Orłów, Patryk Kotala. Murawski. Poprzeczka po uderzeniu Iglińskiego. Krzyjewski. Okazję przed Orłami. Prybiński. Na prawo do góry. Broni Romanowski. Nie dużo brakowało, a był to chyba Malinowski. Trącił piłkę, podwyższył, jest rezultat na 6-1. Próba zagrania piętką w wykonaniu Prybińskiego. Pół metra obok słupka. Radkowski. Broni Śluda.
Pyka. Przez Mycki. Niecelnie Piotr Popierowski. Majchrzak. Nie było faulu według sędziów na Wojtku Springerze, przepraszam. Celnie Papierowski. Przez Mycki. Radkowski. Zablokowane jego uderzenie. Murawski. 10 minut do końca tego spotkania. Autu Torunianie. Krzyżanowski.
Słupek ratuje świetnie Orły. Kotala na lewo do Prybińskiego, troszeczkę za mocno. Cały czas w posiadaniu świeckie Orły. Krzyżanowski. Mikołaj Prybiński. Wszystko po to, aby pomocy udzielić Pawłowi Mądrzejewskiemu. Murawski. Góra niecelnie. Minut do końca meczu. Piotr Murawski na 6-1, asysta Paweł Mądrzejewski. Piłka dla Torunian. Faul Mikołaja Prybińskiego. Trafia do pustej bramki Paweł Mądrzejewski z numerem 95.
Kowalski. Mirosław Ostrowski. Papierowski. Adrian Wyka. Nad bramką Maciej Góra. Jakiejś kontuzji nabawił się zawodnik z Torunia. Za boiska wracał piłkę Ostrowski Mirek. Ostatnia minuta w dniu dzisiejszym z futsalem w świecie przed nami. Że w ramce Kacper Siuda. Papierowski nad bramką.
wykorzystuje tej dogodnej sytuacji Wojciech Radkowski. Uderzenie Wojtka Springera nad bramką. I ostatnie chwile w tym spotkaniu. Zwycięzca jest już znany. Koniec meczu. Zwycięstwo Eurodromiu nad Świeckimi Orłami w stosunku 6-1.